Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Dzień siódmy. Wzbudźmy intencje, które chcemy oferować w tej nowennie. O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych. Ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów, wskutek których dusze obojętnieją i oddalają się od Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty zagubionych grzeszników. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Dozwól nam chwalić Ciebie, o Panno Święta, daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił, spraw łaskawie, abyśmy jej opieką wsparci, walcząc za życia w godzinę śmierci, mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.